piękny, naprawdę przepiękny obiekt w Chorzowie, wyremontowany stadion. Przykro było patrzeć na te puste trybunę. E, przykro było słuchać Mazurka Dąbrowskiego niewyśpiewanego przez kibiców. E, takie niestety mamy teraz realia. E, ale żeby było jeszcze smutniej, to styl reprezentacji Polski dzisiaj był naprawdę zły. Ja dzisiaj będę narzekał, e, powiem trochę o kilku pozytywach, chociaż moim zdaniem nie jest ich wiele. Będę przede wszystkim mal contentem dzisiaj, bo taka była gra reprezentacja Polski moim zdaniem. E, to jest kanał z pierwszej piłki, ale zacznijmy od pozytywów. Pozytyw, pozytyw to jest oczywiście wynik, już powiedziałem, o pierwszym pozytywie, przepiękny Stadion w Chorzowie. E, ale. E, Wielkim plusem jest oczywiście wynik, i tego nikomu, tego nikt Polakom i nam dzisiaj nie zabierze. W zwycięstwo 2-0. Artur Wichniarek po meczu powiedział na 10 meczów. Trafił nam się jeden, który byśmy w tym stylu z Ukrainą wygrali, bo 9 byśmy na pewno z Ukrainą przegrali. Może trochę przesadził, jak to Artur Wichniarek, ale coś w tym jest, bo dzisiaj. Naprawdę ciężko było chwilami na to wszystko patrzeć, ale miałem skupić się na pozytywach, więc wynik po drugie na pewno Skorupski w bramce dawał pewność, miał naprawdę sporo pracy, aczkolwiek też umówmy się, że niektóre strzały Ukraińców nie były trudne do obrony, ale to co miał wybronić wybronił, tam były dwie, dwie trudne sytuacje i naprawdę stanął na wysokości zadania i uważam, że Skorupski zaliczył naprawdę dobry mecz. Na pewno mnie osobiście, ja nie będę ukrywał, jestem wielbicielem Jacka Góralskiego, o tym mówiłem w jednym z poprzednich materiałów. Dla mnie to jest facet, który zostawia wszystko na boisku serce te jego wślizgi po prostu przecięcia podania. On musi uważać tylko na jedno, czasami to przecięcie podania, tak żeby, tak żeby móc zapobiec szybkiej kontrze Ukraińców. Kończyło się wejściem na raz i dał się minąć i Ukraińcy mieli przewagę, więc musi na to Jacek uważać i on oczywiście dzisiaj przy takiej grze nie jest z żadnym zaskoczeniem, że złapał żółtą kartkę, ale Jacek naprawdę zostawia na boisku serce, płuca i ja bym chciał go dzisiaj naprawdę pozytywnie wyróżnić. Moim zdaniem to tyle jeśli chodzi o pozytywy dzisiejszego meczu. I powiem tak, Ukraińcy dzisiaj nadawali ton, nadawali styl tej grze. Ukraińcy tylko dlatego, że byli niefrasobliwi w tym ostatnim momencie akcji, w tym strzale i Jarmolenko trafia w słupek, gdzie powinna to być murowana bramka i to jest bramka i to jest właśnie niefrasobliwość Ukraińców. Oczywiście katastrofalny błąd bramkarza Lunina. To, to, to faktycznie się nie zdarza często, aby takie błędy. Na tym poziomie y, oglądać, I, i, i podkreślam jeszcze raz: to Ukraińcy nadawali ton. To oni byli ruchliwsi, to oni byli dynamiczniejsi, to oni szybciej do nas doskakiwali, i oni z tej gry obiektywnie dzisiaj mieli więcej. Ja chciałem się dogrzebać do statystyk, niestety nie są jeszcze dostępne, przynajmniej na stronach, które odwiedziłem. Ale jestem na 95% pewny, że strzałów celnych, strzałów niecelnych. I posiadanie piłki w tych parametrach dzisiaj Ukraińcy wygrali. I naprawdę mógłbym się założyć tak optycznie, że tak to wyglądało. Myśmy sytuacji mieli jak na lekarstwo, co gorsza, myśmy dzisiaj nie potrafili przytrzymać piłki z przodzie. Myśmy nie potrafili kilku podań z przodzie wymienić. Myśmy nie grali w ogóle z pierwszej piłki. Myśmy grali znowu siermiężną grę. Taką bezpieczną, taką powiedziałbym raczej do tyłu niż do przodu. I to mi się bardzo dzisiaj nie podobało, bo to się znowu ciężko oglądało. Jeżeli nasza taktyka na ten mecz była jak najmniejszym kosztem wywieźć zwycięstwo i nie przemęczyć się, to powiedzmy, że trochę to rozumiem, bo tak ta gra nasza wyglądała, ale tylko wtedy. Jeżeli ktoś mi mówi, teraz posługuje się argumentem, ale dzisiaj mieliśmy debiutantów, dzisiaj mieliśmy gumnego, dzisiaj mieliśmy płachetę, dzisiaj mieliśmy kilku zawodników, którzy właśnie do tej, do tej, do tej reprezentacji dopiero wchodzą, ja tego kompletnie nie kupuję. Dlatego że jeżeli mamy piłkarzy, którzy w tej reprezentacji chcą coś zrobić, chcą się pokazać, to ja chcę od nich 150%, a ja dzisiaj o żadnego z tych zawodników nie widziałem. Ktoś powie: płacheta, fajnie, w przodzie, szybki zawodnik. Świetnie, tylko że w tyle tragedia i to jest mój zarzut, pier no, chyba któryś już, ale, któryś już, ale pierwszy tak bardzo konkretny, gdzie chciałem wypunktować parę tematów. Boczni, boczni pomocnicy, Zieliński i Płacheta, uważam, że zagrali tragicznie, jeśli chodzi o wsparcie linii defensywnej Rybusa i Gumnego. Fatalnie, naprawdę. Oni do tyłu, biorąc pod uwagę, że Ukraińcy zagrali ofensywnym stylem 4-3-3. I te skrzydła, zarówno jedno, jak i drugie, było naprawdę bardzo mocno ofensywnie nastawione i obsadzone, to, to, jest, to, to jest naprawdę boczni pomocnicy muszą zapieprzać. I tylko tyle i tyle. Nie może być tak, że Zieliński jest nastawiony. Ja widziałem kilka powtórek, gdzie Zieliński nie uczestniczył w akcji, w akcji Ukraińców, gdzie, gdzie on tam właśnie powinien być pierwszym do przerwania na skrzydle akcji. Po prostu nie ma takiej sytuacji. Ja tego nie akceptuję. Po prostu. Nie ma takiej możliwości, żeby tak to wyglądało. Zieliński dobrze. Powiedzmy, że chłopak dochodzi do siebie, był zakażony koronawirusem. Ta wydolność u niego jest troszeczkę na pewno mniejsza po tym zakażeniu. Wiadomo, jak koronawirus wpływa na pracę płuc i tak dalej. Ale dlaczego płacheta zagrał tak w obronie, tak pasywnie, nie rozumiem. Po prostu nie rozumiem. On miał się dzisiaj pokazać, a pokazał się, jeżeli już, to mały plusik za przód i duży minus za, za tył, więc daje mu minusa. Za ten mecz. E, powiedziałbym tak. E, e, Klich straty, w ogóle on gra, oczywiście, on grania na nie swojej pozycji. W Leeds jest dużo, znaczy dużo. Jest wyżej ustawiony, jest tuż za, za napastnikiem, taka jest jego pozycja w Leeds. On tutaj gra środkowego, takiego klasycznego pomocnika, więc on ma te zadania dużo bardziej defensywne niż w Leeds United. Ja to wszystko rozumiem, ale Mateusz Straty, druga połowa to już jest dramat, tuż jest strata za stratą i Mateusza nie ma. Mateusza nie ma i moim zdaniem, jeżeli mam Jacka Góralskiego pochwalić za to, że kasował, to Mateusza Klicha za to ganie, że on Jacka Góralskiego nie wspierał w tym, żeby być takim destruktorem w akcjach ofensywnych Ukraińców. Oni tam robili w środku naprawdę dużo, robili tak naprawdę momentami, co chcieli. Panowali na boisku, panowali w środku pola. I to jest, to jest wina też Mateusza Klicha, że on do tego dopuszczał, że on się spóźniał, że był nieskuteczny, że bardzo często grał pasywnie po prostu w obronie. I tutaj za ten występ, o ile Mateusza Klicha we wcześniejszych meczach chwaliłem, za ten występ go absolutnie nie będę chwalił. Absolutnie niewidoczny dzisiaj Arkadiusz Milik. Nie gra, chodzi plotka, którą doniósł dzisiaj Onet, że że jest po słowie z Interem Mediolan i bardzo dobrze, Milik musi uciekać z tej sytuacji w którą się sam moim zdaniem wpakował w Napoli wiadomo, nie, znaczy nie wiadomo czy się De Laurentiis zgodzi na transfer do Interu ale po Miliku widać brak gry w klubie jego dzisiaj nie było, był zagubiony był chaotyczny, mało z jego gry wynikało dzisiaj i za ten występ absolutnie dla Arka to nie może być innej oceny niż niż minus po prostu Krzysiek Piątek na pewno starał się nie jest demonem szybkości ostatnio nagrywałem o nim filmik po weekendzie on nabył na pewno trochę pewności tym występem w weekend w barwach herty strzelił bramkę więc to naprawdę rzutuje bardzo pozytywnie na jego osobę szarpał, różnie to bywało trochę tak chwilami może irytująco ale strzelił, więc to jest dla mnie najważniejsze i dzisiaj, dzisiaj myślę, że Krzysiek na mały, na mały plusik zasłużył. Bochniewicz i Walukiewicz jeśli chodzi o środek obrony moim zdaniem panowie no po jednym bardzo poważnym błędzie. Walukiewicz w drugiej połowie miał taką bardzo złą interwencję na bodaj prawym na prawej stronie obrony, gdzie po prostu go któryś z zawodników ukraińskich objechał wjeżdżając do środka i zostawił daleko za plecami i oczywiście Bochniewicz, fatalna interwencja przy karnym no, dramatycznie się zachował w nogi wykosił jarmolenkę, w ogóle nie ma o czym mówić ten karny powinien być wykorzystany jeśli chodzi o bocznych obrońców, mieli dzisiaj dużo pracy, uważam, że ani jeden, ani drugi nie miał za dużej ochoty, żeby się podłączać do akcji ofensywnych. Ciężko mi coś o nich dzisiaj powiedzieć. Te skrzydła wyglądały ogólnie moim zdaniem słabo, więc to też ok. Bardzo negatywnie się wypowiadam o bocznych pomocnikach, ale siłą rzeczy, jeżeli te wjazdy bokami były tak, tak częste, jeśli chodzi o Ukraińców, to, to należy się też krytyka i rybusowi, i gumnemu. W sumie chyba to tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. E, musi się ta gra zmienić. Oczywiście, ja rozumiem, że dzisiaj zmiennicy, chociaż trochę nie akceptuję, tak jak już powiedziałem w jednych z poprzednich zdań, nie akceptuję tej argumentacji. To właśnie ci zmiennicy powinni dzisiaj gryźć trawę. To oni dzisiaj powinni pokazać, że dep depczą po piętach zawodnikom z pierwszego składu, pierwszego wyboru. Ja tego kompletnie dzisiaj nie widziałem, powiem szczerze, nie rozumiem. Zawsze mnie zastanawiało, że debiutanci nie gryzą trawy i nie, i nie dają z siebie 180% na boisku. Ale widocznie, widocznie mam jakieś przekrzywione, chyba przekrzywione podejście do tego, czym powinna być reprezentacja Polski. To tyle za wynik pochwała. Za grę nie. Czekamy na mecze z Holandią i Włochami. Zobaczymy, co się tam będzie działo. Na dzisiaj to tyle. Bardzo serdecznie dziękuję. W miarę szybkie, treściwe wejście. Spokojnej nocy.